Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest przygotowanie do matury numer 1, zadanie 5. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablice maturalne z matematyki i kalkulator oczywiście jak najbardziej mile widziany. No i możemy rozpoczynać. Przygotowanie numer 1, zadanie 5 brzmi: liczby 4, y oraz 25 w tej kolejności są trzema pierwszymi wyrazami ciągu geometrycznego BN. Iloraz Q tego ciągu spełnia warunek. I teraz, moi drodzy, tak. W ogóle zaczęliśmy zadanie, może jest ono trochę skomplikowanie sformułowane. Natomiast spróbujmy na początku przypomnieć sobie, co to jest w ogóle ciąg geometryczny. No bo tak, no bo tutaj jest napisane, że jakieś mamy wyrazy, mamy jakiś ciąg geometryczny. I teraz najważniejszą rzeczą dla Was jest to, abyście mieli taką podstawową myśl na temat ciągu geometrycznego, że w ciągu geometrycznym, żeby każdy następny wyraz mógł powstać, to musicie mnożyć, czyli przez tę samą liczbę. Czyli jeżeli ja chcę, żeby na przykład powstało 25, to muszę Q przemnożyć przez Y przemnożyć przez jakąś liczbę. Jeżeli ja chcę, żeby powstało Y, to czwórkę muszę przemnożyć przez jakąś liczbę, tą samą liczbę, która jest taka sama dla całego ciągu. Czyli w ciągu geometrycznym mnożymy przez Q. I teraz o co chodzi? W tablicach Waszych, w dziale ciągi i w poddziale tym ciągu geometrycznego macie różne własności. Macie m.in. wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego, macie wzór na sumę ciągu geometrycznego i macie też tam taki wzór, że jeżeli macie dane trzy kolejne elementy ciągu, wyrazy ciągu geometrycznego, to możecie skorzystać z pewnej własności. Tamta własność jest skomplikowanie napisana, są indeksy an-1. My teraz przedstawimy tę postać w troszeczkę łatwiejszy sposób i dobrze by było, żebyście Wy zapamiętali sobie, gdyż jest to dosyć wartościowa rzecz, dosyć wartościowa wiedza, którą możecie wykorzystać w zadaniach z ciągiem geometrycznym. Czyli jeżeli my mamy trzy kolejne, bo to nie może być tak, że to są jakieś losowo wybrane elementy ciągu geometrycznego, czyli mamy trzy kolejne elementy ciągu geometrycznego, to ja mogę zapisać taką własność, że ten środkowy element, czyli b podniesiony do kwadratu, jest równy a pomnożone przez c, czyli te skrajne pomnożone przez siebie. I teraz to jest dosyć istotna własność dla mnie, ponieważ ona pozwoli mi obliczyć moje zadanie. I teraz o co chodzi? Moim środkowym wyrazem, bo mam moje trzy kolejne wyrazy, jest wyraz jaki? To jest wyraz y. Czyli podstawiając do tego wzoru, mam co? Y do kwadratu to się równa co? 4 razy 25, bo są tutaj te skrajne liczby, czyli 4 razy 25. Czyli y do kwadratu to jest równe ile? 4 razy 25 to jest 100. I teraz ja chcę poznać wartość y, czyli jak to się będzie odbywać. Czyli co podniesione do kwadratu da mi 100? Wiem, że co? 10 może być podniesione do kwadratu i to wyjdzie mi 100. I minus 10 jak podniosę do kwadratu, to też da mi 100. Czyli mój y to może być 10 lub y równa się minus 10. I teraz uwaga, to nie oznacza, że już możecie kończyć zadanie i zaznaczyć odpowiedź A, bo y a Q to są dwie różne rzeczy. Teraz zobaczcie, jak ja mogę mój ciąg zapisać. Mój ciąg z wiadomym y mogę zapisać w postaci 4, 10, 25 albo 4 minus 10, 25. Dlaczego? Dlatego, że nie mam podane w zadaniu, że jest to ciąg rosnący, bądź też jakiś ciąg naprzemienny. Dlatego ja nie muszę wybierać konkretnego y, żeby tutaj wrzucić. Gdybym miała podane, że jest to ciąg geometryczny rosnący, to wtedy musiałabym wybrać tylko y równego 10. Tutaj nie mam takiej własności, więc mogę wybrać, a raczej muszę wybrać oba. I teraz lecę dalej. Każą mi podać iloraz. Jak już mówiłam, iloraz to jest taka liczba, przez którą muszę przemnożyć wyraz, żeby powstał następny. I teraz tak, jak obliczyć to? No więc najłatwiej to jest obliczyć w drugą stronę. Czyli żeby policzyć Q,
dzielę sobie wyraz ten, który powstał, przez ten, który był poprzednio. Czyli jeżeli chcę, żeby powstawały elementy ciągu, to mnożę je razy Q. Ale jeżeli chcę poznać Q, to dzielę wtedy te elementy cofając się. Czyli jak chcę poznaję nowe elementy, to idę w tę stronę, a jak chcę poznać Q, to idę w tę stronę. Czyli żeby poznać moje Q, muszę podzielić 25 przez 10. Mogę też podzielić 10 przez 14. Wyjdzie mi to samo. Tu jest mi wygodnie z tego względu, że 25 podzielić na 10 to jest po prostu 2,5. I teraz Q to też wyjdzie mi tutaj z tego drugiego ciągu, bo muszę obliczyć zarówno dla tego ciągu, jak i dla tego. Czyli to będzie 25 przez minus 10, czyli to będzie minus 2,5. I teraz, moi drodzy, dowiedziałam się, ile wynosi moje Q. Okazało się, że ponieważ mam dwa ciągi, bo wyszły mi dwa Y, to mam także dwa Q. I jakie to będzie Q? To na pewno nie będzie to Q w podpunkcie A, jak już wspominałam, bo 10 i minus 10 to wyszły nam elementy ciągu. Natomiast szukam dalej i okazuje się, że odpowiedź, która mi odpowiada, to jest odpowiedź D, bo tutaj mam właśnie, że Q jest równe 2,5 lub Q jest równe minus 2,5. I teraz tak, moi drodzy, czasami zdarza się, że zadania typu ABCD, zadania zamknięte, to są zadania, które nie wychodzą od razu, tak jak w naszym przypadku, czyli pierwsze obliczenie, które dokonaliście, nie jest już odpowiedzią. I czasami trzeba jeszcze raz wrócić do zadania, przeczytać je sobie i zobaczyć, czy na pewno to, co teraz wyliczyłam, to jest to, czego potrzebuję w moim zadaniu. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania do tego zadania lub też ogólnie macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy rozwiązali tutaj jakieś zadanie, bądź też umieścili jakieś zagadnienie konkretne, to wysyłajcie to wszystko na maila, który jest podany w opisie do tego filmu. No i cóż, zapraszam do kolejnych części z cyklu Przygotowanie do matury numer 1. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału i cóż, życzę Wam udanego dnia. I do usłyszenia.